osobami bezdomnymi, co jest absolutnie bzdurą, bo przecież ci ludzie nie mają na stałe tych mieszkań, to jest tylko i wyłącznie kwestia przejściowa. Pani Adriano, ja muszę pani przerwać, ponieważ w tym momencie, no ja jednak uwielbiam Radio Tok FM i naszych słuchaczy. Zadzwonił do nas prezes firmy Budimex i powiedział, że da pani pieniądze na ten piec. Coś niesamowitego. Bardzo serdecznie dziękuję, to jest... No tak. No ja teraz będę płakać, więc wróćmy do problemów, z którymi stoi... No tak, czasem tak się dzieje w Radiu Tok FM, że słuchacze... Posypała nam się trochę rozmowa. No właśnie ja też nie wiem, co mam powiedzieć. Jak mam mówić o problemach, jak się coś takiego wydarza? Bardzo dziękujemy. Naprawdę to jest niesamowite i chciałam powiedzieć, że to już kolejny raz, akurat na mojej wachcie się tak zdarza. Niedawno dzwonił słuchacz i chciał pomóc jednej szkole też w inwestycji, bo dyrektor szkoły mówiła, że zbiera powolutku pieniądze na salkę teatralną i zadzwonił słuchacz i też chciał pomóc. A teraz taka historia, więc jak zaraz mi tu głos wróci radiowy, to będziemy mogły rozmawiać. Zdarza się pani tak, że ludzie nagle zaskakują? Nie zdarza się tak, chociaż wiem, że jest bardzo dużo dobrych ludzi. Wiem, że należy po prostu mówić o swoich problemach i potrzebach i należy to komunikować. Oczywiście